Mamy dane wykresy dwóch funkcji i zajmiemy się najpierw wykresem po lewej stronie. To jest wykres funkcji y równa się 1 przez x kwadrat. I zastanawiamy się, jaka jest granica tej funkcji wtedy, kiedy x dąży do zera. No widzę, że ta funkcja jest nieokreślona, i widzimy, że jak podchodzimy do zera na przykład z lewej strony, tutaj o strony argumentów mniejszych od zera, to widzimy, że wartości funkcji rosną i to rosną w sposób nieograniczony. Jak podejdziemy, do zera wystarczająco blisko, to możemy dostać dowolnie dużą wartość. Tak samo jest z prawej strony, jak podchodzimy do zera. Też wartości rosną w sposób nieograniczony. Ta funkcja ma tutaj w tym punkcie asymptotę. Jasne jest, że nie istnieje żadna liczba, żadna skończona liczba, do której dążą wartości funkcji 1 przez x kwadrat wtedy, kiedy x dąży do zera. Więc w sensie. Granicy jako skończonej liczby, to ta granica nie istnieje. No i można, moglibyśmy tak napisać, że ta granica nie istnieje. Ale tutaj użyteczne okazuje się pojęcie granicy niewłaściwej. No i granica niewłaściwa to, jest, to nie jest skończona liczba, tylko granicą niewłaściwą może być nieskończoność, plus lub minus jest skończoność. No i tutaj intuicyjnie rozumiemy, że wartości funkcji, skoro rosną w sposób nieograniczony, no to możemy napisać, że granicą tej funkcji jest. Jest nieskończoność. No i formalnie znaczy to tyle, że właśnie wartości funkcji rosną w sposób nieograniczony. Gdybyśmy chcieli znaleźć jakąś liczbę, która ogranicza wartości funkcji, to każde takie ograniczenie jesteśmy w stanie przekroczyć, jak podejdziemy do tego zera wystarczająco blisko. Jak będziemy wystarczająco małe otoczenia zera, to wartości funkcji w tym otoczeniu mogą być większe od dowolnie z góry zadanej liczby. I to jest właśnie granica niewłaściwa. I teraz zastanówmy się, czy do tej drugiej funkcji, y na 1 przez x, też możemy zastosować pojęcie granicy niewłaściwej. No tutaj widzimy, że jak podchodzimy do zera z lewej strony, to wartości funkcji mam maleją w sposób nieograniczony, czyli tak jakby dążą, ale do minus nieskończoności. Jak podchodzimy z prawej strony, to tu wartości rosną w sposób nieograniczony, czyli dążą do plus nieskończoności. Czyli w tym wypadku. Granica z lewej strony i z prawej są różne, czyli nawet granica niewłaściwa tutaj nie istnieje. Nie istnieje nie tylko skończona granica, ale również granica niewłaściwa tutaj nie istnieje, czyli ta granica nie istnieje. Ale możemy zastosować pojęcie granicy niewłaściwej, również do granic jednostronnych, lewo i prawostronnych. No i tutaj możemy napisać w takim razie, że granica przy X dążącym do zera z lewej strony z tej funkcji 1 przez x. To będzie tak jak mówiliśmy, minus nieskończoność. Natomiast granica przy X dążącym do zera z prawej strony z funkcji 1 przez X to będzie plus nieskończoność. Jak ktoś nie pamięta, co to są granice lewo i prawostronne, to zachęcam do obejrzenia filmów na ten temat. A teraz zróbmy sobie jakieś przykłady. To jest przykładowe zadanie z naszego portalu Khan Academy i brzmi ono tak. Rozważmy wykresy A, B i C. Linie przerywane oznaczają asymptoty. Który z wykresów jest zgodny z następującym stwierdzeniem? Granica przy x dążącym do 2 z f od x równa się minus nieskończoność. Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. Czyli musimy niezależnie wszystkie wykresy przeanalizować. No to jedziemy po kolei. Popatrzmy na wykresie a, jaka jest granica. Może znajdziemy sobie granicę oddzielnie lewostronną i prawostronną z tej funkcji f od x. No to zacznijmy od lewostronnej. Patrzymy, że jak dążymy z x z argumentem do dwójki z lewej strony, tutaj od tej strony podchodzimy, no to wartości funkcji nam maleją w sposób nieograniczony, czyli tą granicą będzie minus nieskończoność. Wiemy, że tutaj jest asymptota, a jak dążymy z x do dwójki z prawej strony, od strony tutaj argumentów większych niż 2, no to wartości funkcji również nam maleją w sposób nieograniczony, Czyli granicą tej funkcji z prawej strony jest minus nieskończoność, z lewej strony minus nieskończoność, z prawej strony minus nieskończoność, czyli obustronna granica istnieje jako granica niewłaściwa, jest równa minus nieskończoność, czyli odpowiedź A nam pasuje. No to teraz popatrzmy na wykres B. Tutaj granicą przy x dążącym do dwójki z lewej strony, co będzie? Jak podchodzimy z lewej strony, no to wartości nam tutaj maleją w sposób nieograniczony, czyli będzie minus nieskończoność. Natomiast jak dążymy do dwójki z prawej strony, to co tutaj będzie? Jak podchodzimy z prawej strony do dwójki, to widzimy, że wartości funkcji tutaj rosną w sposób nieograniczony, czyli granicą będzie plus nieskończoność. Granica z lewej i z prawej są różne, czyli nie istnieje obustronna granica, czyli tę odpowiedź możemy wykluczyć. Popatrzmy jeszcze na przykład C on jest bardzo podobny do tego przykładu B. Może już nie będziemy nawet tego pisać. Widzimy, że tutaj jak podchodzimy do dwójki z lewej strony, to wartości funkcji rosną w sposób nieograniczony, czyli będą dążyły w tym uogólnionym sensie granicy niewłaściwej do plus nieskończoności. Natomiast z prawej strony tą granicą niewłaściwą będzie minus nieskończoność, czyli z prawej strony będzie inna granica niż z lewej, więc obustronna granica nie istnieje. Czyli z tych wszystkich trzech odpowiedzi tylko A zgadza się z tym stwierdzeniem.